Witajcie moi drodzy, z tej strony Kusok, My Retro Hobby. Chwilę mnie nie było, cały czas jestem w trakcie załatwiania formalności, gdyż chcę kupić ten nieszczęsny dom, aby się wyprowadzić i mieć tam miejsce na studio, za co was przepraszam, ale już wracam, spokojnie, jeszcze żyję, jeszcze mnie nie wykończyli. O czym dzisiaj będziemy rozmawiać? Będziemy rozmawiać o genialnej grze Street Fighter 2. Ta gra, fenomen tej gry w ogóle jest taki, że do dzisiaj nawet na Nintendo Switch wychodzi dalej Street Fighter 2. Oczywiście w innej wersji, on jest uzupełniany o nowych cały czas graczy, zawodników, ale to jest dalej Street Fighter z numerem 2. Mimo że wyszła piątka, to dalej wychodzi cały czas, wychodzą reedycje dwójki. Ale co wam chcę opowiedzieć? W ogóle, dlaczego akurat naszło mnie na konsolę Street Fighter 2? Tu jest w ogóle taka ciekawa sprawa. To jest mini Sega Mega Drive. I ona ma, podstawowym motywem jest Street Fighter 2 Special Champion Edition. No i ma jeszcze bonusowa Ghost and Goals. Goals and Ghosts, przepraszam. I to jest po prostu fajna sprawa, bo to jest na dwóch graczy, taka konsolka. Zresztą tutaj jest ona była już pokazywana chyba przez Retro Sektora. Sekundeczkę. Spróbujemy odwinąć, bo to ją właściciel tak zawinął. Zaraz będę musiał te kabelki u siebie zrobić porządek z nimi. No, sytuacja jest malutka Mega Drive z przyciskiem Power. Tutaj oczywiście na baterie cztery paluszki, ale można też z zasilacza ją sterować. I padziki fajne, połączone z logiem Street Fightera 2. Czerwony. Oraz niebieski. Taki sam. Bardzo fajna rzecz, bardzo wygodnie się gra, ponieważ to są dokładnie wzorowane na Mega Drive'a. Fajnie się trzymają te pady. Zresztą samo uruchomienie i w ogóle gra w dwóch graczy to jest frajda taka, że coś niesamowitego. Ale chcę wam opowiedzieć historię, która wiąże się z moim pierwszym spotkaniem ze Street Fighterem 2. Miałem takiego kolegę, Pawła. W ogóle cała akcja dzieje się w 1994 roku. Miałem kolegę Pawła, który, tutaj może będę pokazywał, żeby coś się działo w kadrze, miałem kolegę Pawła, którego tata siedział w Niemiec, no w Niemczech. To niestety nie był, że tak powiem, fajny czas, te lata 90. Byliśmy troszkę wszyscy biedniejsi i każda nowość, każdy Famicom, w ogóle Komunia Święta, to był wpływ takich nowości do wszystkich, że coś niesamowitego po prostu. Nagle pojawiły się u nas gry. I była taka sytuacja, że pamiętam, jak dzisiaj Paweł dostał kieszonkowego od taty z Niemiec, bo przyjechał 300 tysięcy złotych, ale jako że graliśmy w bejsbola, tylko oczywiście nie pałą bejsbolową, tylko brechą i piłką do tenisa, tak graliśmy w bejsbola, wtedy była mania wtedy bejsbolowa, to Paweł stwierdził, że idziemy do sklepu sportowego, bo u nas w sklepie sportowym pojawiły się toczone takie pałki prawdziwe bejsbolowe. Kupiliśmy pałkę bejsbolową drewnianą, oczywiście nie aluminiową jeszcze wtedy, tylko drewnianą, i była pała bejsbolowa. No i Paweł, mieliśmy taki jeden sklep z takimi grami, gdzie pan ściągał gry różnego rodzaju i pudełkowaną wersję Street Fighter 2. Tak naprawdę to wtedy jeszcze Super Street Fighter 2, bez turbo, bez niczego. Tych zawodników tam było 8 lub 12 w tej podstawowej wersji. No, z różnych przyczyn po prostu lubiłem grać The Halcymem. To była grana wersja na PC. Paweł miał wtedy 386DX, 40 MHz, niesamowita maszyna, chyba 4 MB RAM, o ile pamiętam, i dysk 120 MB, no, niesamowita sprawa, i po prostu to była jedyna gra taka, gdzie można było się polać na dwóch, na jednej klawiaturze, ustawić sobie klawisze, niesamowita sprawa, i po prostu dla nas to było coś wyjątkowego, i po prostu okazało się, że jeden pan sprzedawał na jednej z grup facebookowych właśnie ten kart, jeszcze gry na PlayStation 2, ale je pokażę w innym filmie, ten kart i po prostu i tą konsolkę, i stwierdziłem po prostu, że jako że jestem niesamowitym fanem serii Street Fighter, ponieważ to była obok później Mortal Kombat 1, 2, 3 Trilogy, to była jedna z pierwszych bijatyk, która tak naprawdę miałem z nią osobiście kontakt. O, tu jest pudełeczko, pudełeczko wygląda tak. To jest oczywiście Radica, ta wersja Radica.
Ja mówię, Retro Sektor o tym mówił, nawet miał je, tylko nie miał je w wersji pudełkowej, więc postwierdziłem, że nagram filmik, bo to po prostu jest ciekawa sprawa mieć to w wersji z pudełeczkiem. I po prostu mówię, no jest to sprawa niesamowita, rzecz kolekcjonerska i fajnie po prostu ją mieć. Szczerze mówiąc, powiem wam, że jak mam podpinać konsolę, szukać albo jakiegoś karta, albo jakieś ten, a tutaj sobie podpinam gotowca, pyk, 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 power i jedziemy. Menu, dwie gierki, Super Street, znaczy Street Fighter 2, Special Champion Edition, czyli już tych zawodników jest tam masa. Można grać w singla, można grać we dwójkę. Fajna sprawa, naprawdę ekstra. I, no i tym się chciałem z wami podzielić, ale jako, że was zaniedbałem, zaraz siadam i od razu nagrywam kolejny film, więc myślę, że za 1-2 dni będzie kolejny film już z inną konsolą, wersją pudełkową, a tymczasem cieszcie się ze mną i napawajcie się widokiem. Aha, jeszcze jedna sprawa, to jest wersja dla Genesisa, no ale przecież mam Power Pegasusa, więc nie powinno być najmniejszych kłopotów z odpaleniem tego. Dzisiaj na pewno zrobię testy. Jeszcze raz bardzo serdecznie was pozdrawiam tutaj z tym widokiem. O, Street Fighter 2, padziki, fajna sprawa. Trzymajcie się, do następnego już niedługo. Pozdrawiam was, cześć.